Witajcie, kochani. Dzisiaj jest sobota, pierwszy weekend, który mam wolny od bardzo, bardzo dawna, bo ja zwykle w soboty pracuję i jeszcze mam koncerty wieczorem, czyli pracuję. Więc dziś będzie vlogo haul. Pokażę Wam jakieś kilka rzeczy, które kupiłam. No i pokażę Wam tam przebitki z naszego wyjazdu, który będzie dzisiaj do Wadowic, bo też będę je w jakimś tam lumpeksie, może coś tam mi się też uda nakręcić dla Was. Więc może też będzie to częściowo zabieram Was do lumpeksu. No i Wy ten filmik pewnie zobaczycie jutro tak pod wieczór bardziej, bo będę musiała go jeszcze zdążyć złożyć pewnie jutro, bo dziś już nie będzie kiedy. A dzisiaj są Andrzejki, więc też tak rodzinnie, tu akurat z rodziną Wiktora dzisiaj będziemy trochę świętować. No i oczywiście, jak wiecie, jest mecz, więc w tym czasie ja idę do second handu, bo ja w ogóle nie kumam piłki nożnej. Kochani, no i może Wam pokażę jakieś dekoracje już, które zacznę robić w studio, jeśli mi się uda zdążyć z tym czasowo. Bo jeszcze w tym czasie, w międzyczasie dzisiaj będę musiała, o, tam widać moje auta, będę musiała załatwić troszeczkę z naprawą auta ze znajomym. No i ostatnio też miałam wypadek, może taką stłuczkę, jedna pani wjechała mi w tył mojego jednego z aut i załatwiam też zwrot z ubezpieczenia, no bo powiem Wam, że trzeba to jak najszybciej załatwiać i walczyć o swoje. No bo jednak oni próbują wszystko ograniczyć do takiego minimum, że nawet po znajomości bym chyba tego nie zrobiła za tą cenę tej szkody. Także przechodzimy dalej, już nie jęczę. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten filmik. Oczywiście zasubskrybujcie koniecznie kanał i polubcie. Idziemy dalej. No i moi drodzy, pierwsza rzecz to chcę Wam pokazać sukienki, jakie kupiłam. Super, super fajne sukienki z wełny. I pokażę się Wam w stylizacjach w tych sukienkach. Pierwsza to jest taka 100% wełny sukienka, zobaczcie jak pięknie zrobiona. Jest normalnie nowa, słuchajcie. W ogóle patrzcie na tą wełnę. No w życiu tego chyba nikt nie nosił. I to jest też fajna marka. O, Uniqlo. SK, ale to jest taki naprawdę duży oversize, w sensie oversize. No i tak jak mówię, 100% wełny na metce jest napisane. No i świetna ta sukienka, taka troszkę jakby do kolana, nawet może lekko za kolana, jak nie dać paska, bo można właśnie stylizować ją i z paskiem, i bez. No i zobaczcie mnie w tej sukience, bo się tak ubrałam poglądowo właśnie na luzie i z jakimś paskiem, druga wersja, bo właśnie mówię, że można to też bardziej jako taki zupełny oversize sweter, a też jako sukienkę potraktować. Mnie się mega podoba, bardzo, bardzo fajny kolor, taki szary, jest dobrze w szarym, ma taki luźny golfing, no w ogóle naprawdę i modna, i piękna, i w ogóle skład jest mega. Jedną z tych sukienek, które tu zobaczycie, sprzedam, więc doradźcie mi koniecznie, którą. To jest właśnie na dzisiaj takie pytanie moje główne. Która z tych sukienek jest bardziej dla mnie? No ta jest po prostu, ta jest jak nowa. Tamta druga też jest w świetnym stanie, ale ta sukienka to w ogóle wygląda jakby zdjąć z niej metkę tylko. Zresztą to widać tutaj, o. O, tu złapało ostre, zobaczcie. No po prostu idealne. No i to w ogóle też cena takiej sukienki 100% wełny z dobrej marki w modnym kroju, no to sami wiecie, nie? To w ogóle nie ma o czym gadać. No i drugą sukienkę już Wam pokazuję, przepraszam, jest wymięta, ale po prostu ona była jakoś tak zwinięta i się wymięła. Ale też jest, zobaczcie, w jakim super stanie wełna. To jest 80% wełny tym razem. I tutaj ma takie jakby dwa rodzaje tego ściegu. Tu ma taki gładki, tu ma taki ściągaczowy. No i w ogóle naprawdę ślicznie zrobione z kieszeniami. Bardzo fajne rękawy, ma takie długawe, ale to jest specjalnie. One są takie długie, aż do połowy dłoni. No jest asymetryczna, zobaczcie, tak to wygląda. Jest taka jakby szersza dołem, taka tunikowa, asymetryczna. I nie ma golfa, tylko ma taki gładki dekolt. I zobaczcie, jaka marka. Znaczy Top Shop, no to tam pomijam, no bo słuchajcie, jedni lubią, drudzy nie. Kate Moss, czyli to jest taka seria stworzona właśnie z modelką. Także naprawdę fajna, limitowana seria. I słuchajcie, no zobaczcie mnie w tej sukience, bo też jest super po prostu. I zastanawiam się, która jest bardziej w moim stylu, której lepiej wyglądam. Dajcie po prostu znać. Którą na moim miejscu byście zostawili? Bo na pewno dwóch sobie nie zostawię. No już tak nie jestem zakręcona, żeby obydwie szare sukienki z wełny sobie zostawiać, ale
Powiem wam, że ja kocham sukienki wełniane, takie właśnie dzianinowe. Bardzo dawno nie miałam fajnej sukienki dzianinowej. Mam takie sukienki w stylu lat 70., to nawet ostatnio w live miałam taką czerwoną i mam jeszcze taką szarą. Ale to są takie sukienki nie tyle swetrowe, co w takim stylu, wiecie, w takim stylu bardziej sukienka, a że jest z dzianiny przy okazji. A to ja mówię tu o takich typowo swetrowych sukienkach ściągaczowych, takich cieplutkich na zimę. No i się zastanawiam, którą sobie zostawić, także koniecznie powiedzcie, w której sukience waszym zdaniem lepiej. Może wasze opinie mi pomogą gdzieś tam zdecydować. No i moi drodzy, kolejna rzecz to jest cudowne po prostu poncho 100% wełny. I to poncho jest, moi drodzy, w ogóle z... zaraz wam powiem, bo nie z Islandii, tylko... A no właśnie, że z Islandii, patrzcie. Przepiękne, wełna 100%. I ma taki efekt jakby przechodzenia... To jest brąz w ogóle, bo może tego nie być dobrze widać. Coś tutaj przysłaniam być może ręką. A, to nie ja, tylko moja... mój ring do telefonu. Tak wygląda i teraz widać, że brąz. No słuchajcie, w idealnym stanie mam taki długi włos, jest z kapturem. No jest przepiękne i kosztowało, słuchajcie, 6 dych aż to poncho, ale jestem tak zakochana w nim, że jakby kosztowało pewnie 100, to też bym kupiła bez problemu. No i oczywiście kupiłam to dla siebie i zobaczcie, jak wyglądam w tym. Zrobiłam taką stylówkę, mam też taki sweter właśnie z tym efektem ombre, przechodzące takie włókna. Moje te uwielbiane spodnie szerokie z wełny i do tego właśnie to poncho. Najpierw zobaczcie mnie w tamtym zestawie, sam sweter i spodnie i brązowe bruciki do tego, no i właśnie do tego później to poncho na wierzch. Uważam, że to jest po prostu mega, mega, mega. Piszcie koniecznie, jak się wam to podoba, ja kocham ten styl po prostu. No i w ogóle te kolory też mnie zachwyciły, naprawdę jest wow. Dla mnie jest efekt wow. Ja się w tym czuję w 100% sobą w tym zestawie. No, właśnie to jest taki styl a la Kinga. Ciekawa jestem, co o nim sądzicie. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. Kochani, i następna rzecz, przeniosę ją do sypialni, bo trochę nie widać. Następna rzecz to jest płaszcz męski. Zastanawiam się właśnie, czy go podarować mojemu tacie. Zobaczymy, czy będzie dobry. Jak nie, to będzie w sklepie. Przesuper płaszcz, zobaczcie. Tu jest na takim łańcuchu i w ogóle materiał jest taki, właśnie nie jestem pewna, czy to jest granat, czy czerń. Chyba czarny jednak, tak, czarny. No jest po prostu przepiękny, zobaczcie, Austin & Taylor. I tutaj jest metka ze składem, zobaczcie, jaki super też skład. 80% naturalny, wełna i kaszmir. No i naprawdę bardzo fajny krój też ma ten płaszcz. Ma takie reglanowe rękawy. O, tu jest jeszcze takie fajne detale. Trochę jest obrany włoskami, ale on jest naprawdę w idealnym stanie. To widać po kieszeniach, po mankietach. I to jest taki rozmiar... Wydaje mi się, że to jest rozmiar L tego płaszcza. No w każdym razie też jestem nim zachwycona. No i kochani, to tyle jak chodzi o te zakupy. Będzie za chwilę ciąg dalszy. Idę zobaczyć na te dekoracje i muszę zjeść jeszcze śniadanie, bo zaraz z tym autem będzie akcja. Chcę wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Kupiłam taką podpinkę do kurtki. Ona jest bardzo, bardzo leciutka na króliku naturalnym. Nie wiem, czy to się uda zobaczyć. O, tutaj jest. I tutaj ma takie naturalne futerko też na kołnierzu. Chyba to jest akurat baranie. To jest podpinka, widać to po tym, że są guziki tutaj, które miały być przyczepione do płaszcza. Gdzieś tu nawet jest, jest metka z boku. No i ogólnie bardzo fajnie, bardzo mi się spodobał krój tej podpinki, bo jest taki midi płaszczyk, taki oversize'owy. Tutaj ma nawet takie do pętelki do zawiązania, ale to jest ogólnie bardzo fajne, cieplutkie, lekkie bardzo. I stwierdziłam, że za piątkę kupię to i spróbuję z tego zrobić jakiś fajny projekt, taki nowoczesny. Oprzeć tutaj to czymś, albo zrobię jakiś fajny kolorowy zamek, coś takiego designerskiego. Kołnierzyk już jest fajny, więc kołnierzyka nie będę ruszać, bo tutaj już jest bardzo fajne futerko. Mankiety mogę też oprzeć futerkiem, bo mam jakieś takie kawałki futerka, więc można by zrobić z tego naprawdę jakiś bardzo nowoczesny, fajny projekt, bo zobaczcie, naprawdę ma fajny krój. Jakby faktycznie dołożyć do tego zamek,
w jakimś kontrastowym kolorze na przykład, to będzie z tego super leciutki płaszczyk oversize'owy. Z fajną, bardzo cieplusieńką podszewką właśnie z tego. I właściwie to jest na tyle ciepło, że na taką zimę, powiedzmy nie minus 15, ale taką normalną zimę to wystarcza, bo to jest naprawdę cieplutkie. Także o, nowoczesny czarny płaszczyk powstanie i pokażę Wam to w programie o przeróbkach. I bardzo, bardzo fajne. Pokażę Wam też spodnie skórzane z wysokim stanem, które przerabiam, zamszowe. Miały plamy, ale zamierzam zrobić z tego właśnie też drugi fajny projekt, także już Was zapraszam. No niestety nie zdążę już nakręcić tych dekoracji, więc dekoracje będą już powiedzmy w czasie vlogmasu, czyli od 1 grudnia będą lecieć. No, lecimy teraz, jedziemy w trasę. Jestem, kochani, w Wadowicach i odwiedzam znowu sklep I Love, tam z tyłu go widać, I Love second hand, czy odzież używana. I dzisiaj jest 75% wyprzedaży, zobaczymy, co się uda. Kochani, i jestem już po zakupach. Powiem Wam, że fajne rzeczy kupiłam. Pokażę Wam tylko jedną taką tutaj. Patrzcie, jaką super torbę mi się udało dorwać. Naprawdę mega fajna, duża taka. No i w ogóle no, przepiękna jest. Ten wzór i kolorystyka. Cudo, cudo, cudo. I w środku oczywiście są też super rzeczy. Jedne buty od projektanta z najwyższej półki. Szpilki, przepiękne, duży rozmiar, to podpowiadam, jak ktoś będzie polował, niestety nie na mnie, bardzo żałuję, bo i kolor, i po prostu i krój, i marka, wow, powalają, no ale niestety nie udało się, ale dobrze, że była ta wyprzedaż, bo niektóre rzeczy były naprawdę pierwotnie wycenione, no drogo, jak na second hand, jak na, nie na vintage shop, tylko na normalny lumpex, to były drogie, ale udało mi się, że była ta wyprzedaż, więc w ogóle mega, super. Dużo rzeczy zobaczycie w holu, bo już nie będę teraz wszystkiego zdradzać, kochani. No to do zobaczenia na razie.